Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie kolejnym z serii zagadek kryminalnych i dzisiaj będę mówić o sprawie niepodobnej do żadnej, o której do tej pory mówiłam w odcinkach z tej serii. Jestem pewna, że jeśli jeszcze jej nie znacie, to okoliczności bardzo Was zaskoczą. Zdecydowanie jest to bardziej medyczna niż kryminalna zagadka, jednak można w niej znaleźć wiele elementów, które sprawiają, że dobrze wpisuje się w moją serię. Wiem, że na polskim YouTubie jest już kilka materiałów na ten temat. Postaram się znaleźć je wszystkie i umieścić linki w opisie. Dodatkowo też zaznaczam, że nie widziałam żadnych z nich przed stworzeniem swojego odcinka, żeby nie było tutaj mowy o żadnej inspiracji. Jeśli więc chcielibyście poznać lub przypomnieć sobie sprawę Glory Ramirez, nazywanej również toksyczną kobietą, to zapraszam do oglądania. Gloria urodziła się 11 stycznia 1963 roku w mieście Riverside w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. W 1994 roku miała 31 lat i niestety od dłuższego czasu zmagała się z bardzo poważnymi problemami zdrowotnymi. Zdiagnozowano u niej raka szyjki macicy i nowotwór był już w zaawansowanym stadium. 19 lutego 1994 roku około godziny 20:15 trafiła na izbę przyjęć szpitala Riverside General Hospital. Miała poważne problemy z oddychaniem, niskie ciśnienie krwi oraz niewydolność serca. Była przytomna, ale trudno było nawiązać z nią kontakt, nie odpowiadała na pytania medyków i była jakby nieobecna. Zaraz po przyjeździe do placówki podano jej tlen. Od samego początku coś wydawało się odbiegać od normy. Pracownicy szpitala byli przyzwyczajeni do sytuacji, w której przywożone były osoby wymagające natychmiastowej pomocy, ale ten przypadek miał być daleki od rutynowego. Niedługo po rozpoczęciu akcji ratunkowej kobieta straciła przytomność. Jej stan został określony jako bardzo ciężki i żeby ustabilizować jej funkcje życiowe, lekarze podali diazepam, midazolam i lorazepam. Leki rozluźniające mięśnie, działające między innymi przeciwdrgawkowo. Celem było głównie powstrzymanie często skurczu serca. Mimo dynamicznej resuscytacji z użyciem przyrządów wspomagających oddychanie, stan kobiety wciąż się pogarszał. Konieczna była defibrylacja, żeby ustabilizować akcję serca. Gdy rozpoczęto przygotowanie do czynności, zauważono pierwszy element bardzo odbiegający od normy. Była to oleista powłoka, którym pokryte było całe ciało kobiety. Niedługo później zauważono kolejny niepokojący element. Był to nietypowy zapach wydobywający się z ust Glory. Był jakby słodkawy, owocowy, ale także czosnkowy. Był mocno wyczuwalny i nie wydawało się, jakby wynikał z tego, co kobieta zjadła zaraz przed przyjazdem do szpitala. Wśród osób biorących udział w akcji były m.in. dwie kobiety. Pierwszą z nich była pielęgniarka Susan Kane, a drugą Julie Gorczynski, która odbywała w szpitalu medyczny staż specjalistyczny. Tej pierwszej przydzielone zostało zadanie pobrania krwi z ramienia Glory i gdy tylko pielęgniarka nakłuła skórę, od razu zauważyła, że coś jest nie tak. W swojej karierze Susan miała okazję setki razy pobierać krew i za każdym razem przebiegało to podobnie. Tym razem jednak, zarówno w samym procesie pobierania krwi, jak i w substancji, zauważyła wiele odbiegającego od normy. Pierwszym takim elementem była silna woń amoniaku. Amoniak jest nieorganicznym związkiem chemicznym azotu i wodoru, który w naturze powstaje jako produkt gnicia w substancji białkowych, a do celów laboratoryjnych otrzymuje się go m.in. w wyniku działania mocnych zasad na sole amonowe w podwyższonej temperaturze. I nie tylko to było nie tak z krwią. Gdy fiolka została przekazana Julie, ta zauważyła, że pływa w niej mnóstwo małych, jasnych cząsteczek. To oczywiście było bardzo niepokojące i stanowiło powód do jak najszybszego przeprowadzenia badań. Zanim jednak kobiety zdążyły cokolwiek zrobić, Susan, czyli ta, która jako pierwsza miała kontakt z krwią, zemdlała. Julie również musiała opuścić salę, ponieważ zaczęła mieć zawroty głowy i mdłości. Usiadła w pokoju socjalnym, ale to nie trwało długo, ponieważ również ona zemdlała. Na miejsce wezwani zostali dodatkowi pracownicy, którzy mieli za zadanie zająć się pielęgniarką i lekarką, podczas gdy reszta zespołu cały czas ratowała Glory Ramirez. Stan nieprzytomnych kobiet wciąż się pogarszał. Obie zaczęły bardzo płytko oddychać.
kolejną osobą, która przebywała w pobliżu Glory i zaczęła czuć się coraz gorzej, była Maureen Welch, terapeutka układu oddechowego. Kobieta wyszła z pokoju na urazówce, ale krótko później i ona zemdlała. Widząc zachowanie współpracowników, wszyscy asystujący w pomocy Glory Ramirez zaczęli odczuwać niepokój. Wiedzieli, że jedynym wytłumaczeniem dla gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia pracownic jest kontakt z pacjentką. Zaczęto wtedy podejrzewać, że przebywanie w jej obecności jest szkodliwe i że wszystkich czeka podobny los. Chcąc uniknąć tragedii, nadzorujący akcję podjęli decyzję o ewakuacji oddziału, a następnie całego szpitala. Akcja została podjęta niespodziewanie, ale i tak wieści bardzo szybko dotarły do mediów. Przed Riverside General Hospital zebrali się dziennikarze relacjonujący na żywo sytuację kryzysową. Jeszcze tego samego wieczora, dokładnie o godzinie 20:50, czyli po około 35 minutach resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz defibrylacji, Gloria Ramirez przegrała walkę. Bezpośrednią przyczyną była niewydolność nerek wynikająca z zaawansowanego raka szyjki macicy. Prawie natychmiast kobieta została umieszczona w szczelnym worku, aby eksperci mieli szansę zabezpieczyć salę i cały teren szpitala. Z czasem emocje zaczęły opadać i można było z większym dystansem spojrzeć na to, co się stało. Zaczęto wtedy badać i przesłuchiwać wszystkie osoby przebywające w placówce. Okazało się, że 23 z nich w mniejszym lub większym stopniu odczuwa dolegliwości związane z incydentem. W najgorszym stanie było 5 z tych 23 osób. One przynajmniej przez kilka dni musiały pozostać pod opieką medyczną. Co ciekawe, najbardziej dotkliwe konsekwencje odczuwały kobiety. Oczywiście wśród tych osób było także kilku mężczyzn, ale to właśnie pracownice miały najgorsze dolegliwości. A wśród nich w najgorszym stanie była Julie Gorczyński, czyli ta, która miała najbardziej bezpośredni kontakt z krwią Glory Ramirez. To właśnie ona zbliżyła się do niej tak bardzo, że zauważyła niewielkie pływające w niej cząsteczki. Julie w szpitalu musiała spędzić w sumie kilka tygodni, z czego większość na oddziale intensywnej opieki medycznej. Zdiagnozowano u niej kilka bardzo poważnych schorzeń, których zaistnienie było praktycznie niewytłumaczalne. Kobieta miała zapalenie trzustki, wirusowe zapalenie wątroby oraz jałową martwicę kości w kolanie. Oznacza to, że z jakiegoś powodu jej kości zaczęły obumierać. Dochodzi do tego, gdy następuje zanik komunikacji między naczyniami krwionośnymi i niektóre obszary kości zaczynają być mniej ukrwione i nie są im dostarczane niezbędne substancje odżywcze oraz tlen. Najbardziej przerażające było to, że zagrożenie, które wystąpiło w szpitalu 19 lutego 1994 roku, było niewidoczne i jego przyczyna nie była znana. Oczywiście nie było wątpliwości, że wszystko zaczęło się po przywiezieniu na urazówkę Glory Ramirez, jednak brak wiedzy na temat faktycznej przyczyny powodował niepokój i panikę wśród wszystkich obecnych. Wszystko także działo się bardzo szybko. Przywiezienie kobiety do szpitala, akcja ratunkowa, omdlenia pielęgniarek i ewakuacja – to wszystko wydarzyło się w przeciągu 40 do 45 minut. Około godziny 23 na miejsce przyjechał pierwszy oddział policji. Śledztwo było jednak utrudnione, ponieważ nie było wiadomo, czy i kiedy miejsce, w którym najprawdopodobniej doszło do zakażenia, będzie możliwe i bezpieczne do zbadania. W pracę zaangażował się Departament Zdrowia, który do ustalenia prawdy na temat incydentu powołał Kalifornijski Departament Zdrowia i Usług Społecznych. W jego ramach do szpitala w Riverside wysłano dwóch wybitnych specjalistów, dr Anne Marie Osorio oraz dr Kristen Waller. Przeanalizowano przypadki każdej osoby, która 19 lutego miała kontakt z Glorią, sprawdzono, u których z nich wystąpiły niepokojące objawy i jakie one były. Na podstawie zgromadzonych informacji możliwe było ustalenie, kto z obecnych wtedy w szpitalu pracowników był w grupie największego ryzyka. Były to osoby stojące bezpośrednio przy Glory na oddziale chirurgii urazowej. Ponadto, biorąc pod uwagę, że najszybciej i najmocniej dotknięte były Susan Cain oraz Julie Gorczyński, możliwe, że to krew kobiety była najbardziej toksyczna.
Najczęstszymi objawami były duszności, utrata przytomności i skurcze mięśni. Te były tożsame z zagrożeniem dla dróg oddechowych, które później powodowało kolejne dolegliwości. Jedno jednak było dla ekspertów zastanawiające. Jeśli rzeczywiście w pomieszczeniu były jakieś toksyczne gazy, to dlaczego kobiety i mężczyźni nie byli przez to dotknięci tak samo? W tym przypadku mężczyźni byli jakby zupełnie odporni. Ponadto, po tym gdy zbadano krew 23 osób, u których wykryto jakiekolwiek objawy, okazało się, że wyniki te są w normie. To właśnie wtedy po raz pierwszy wysunięta została teoria o zbiorowej histerii. Masowa histeria to pojęcie w socjologii i psychologii, które odnosi się do zbiorowych urojeń dotyczących nieistniejącego niebezpieczeństwa. Ma ona prawdziwe fizyczne konsekwencje, ponieważ powoduje w krótkim czasie u wielu osób poczucie występowania takich samych objawów. To, co wydarzyło się w szpitalu Riverside, jeśli rzeczywiście nie było żadnego prawdziwego medycznego zagrożenia, byłoby typowym przykładem zbiorowej histerii. Jest to właśnie przypadek, w którym grupa ludzi wierzy, że cierpi na podobną chorobę lub przypadłość. Publiczne ogłoszenie tej teorii było bardzo krzywdzące dla osób, których dotyczyła. Byli to bowiem wykształceni i doświadczeni medycy, którzy w codziennej pracy stykali się z wieloma przypadkami bardzo często poważnych chorób. Dlatego właśnie wystąpienie takiego psychologicznego efektu nie było wykluczone, ale bardzo mało prawdopodobne. Przeprowadzenie autopsji Glory było ogromnym wyzwaniem. Na tym etapie śledztwa nie było jeszcze wiadomo, czy jest to przypadek histerii, czy może rzeczywiście kontakt z kobietą jest szkodliwy. Do ustalenia prawdy konieczne było właśnie przeprowadzenie tego badania. Pomieszczenie zostało specjalnie przygotowane, podjęto wszelkie możliwe środki ostrożności, zaczynając od miejsca, po narzędzia i oczywiście stroje patologa i pozostałych obecnych osób. Zespół medyków czekał przed placówką, gotowy interweniować, jeśli byłaby taka potrzeba. W sumie autopsja trwała 1,5 godziny i po jej zakończeniu konieczne było jeszcze dokonanie 10 testów. Lekarze nie wiedzieli, czego dokładnie mogą się spodziewać, ale na pewno zakładali, że wyniki będą zaskakujące. Ku ich zdziwieniu okazało się, że wszystkie parametry wyszły w normie, oczywiście biorąc pod uwagę schorzenia Glory, o których wiedzieli wcześniej. Na pewno nie było tutaj nic, co wyjaśniałoby, dlaczego 5 osób, które miały kontakt z kobietą, znalazły się na oddziale intensywnej terapii. Jak można się spodziewać, naukowcy nie byli zadowoleni z takiego wyniku i postanowili poddać próbki jeszcze jednemu badaniu. Tym razem zostały one wysłane do laboratorium dysponującego rzadkim, nowoczesnym, specjalistycznym sprzętem, który pozwalał na sprawdzenie dokładnego składu chemicznego poprzez odparowanie. Dzięki badaniu okazało się, że kobieta miała w swoim organizmie mieszankę różnych substancji. Było to połączenie leków, które zostały jej przepisane, oraz specyfików, które najprawdopodobniej przyjmowała, żeby uśmierzyć dolegliwości, które bez wątpienia odczuwała. Paracetamol, kodeina oraz leki przeciwmdłościom nie były zaskoczeniem, biorąc pod uwagę jej stan zdrowia. Śledztwo mające na celu ustalenie przyczyn wydarzeń z 19 lutego nabrało tempa, gdy zaangażował się w nie Instytut Lawrence Livermore National Laboratory. Wtedy po raz pierwszy wysunięta została teoria o tym, że kobieta mogła sama leczyć się dimetylosulfotlenkiem. Ten organiczny związek chemiczny może przekształcić się w siarczan dimetylu, bardzo trującą i rakotwórczą substancję. Ten środek alkilujący powstał w wyniku szeregu reakcji chemicznych, do których doszło, gdy kobieta przebywała już na izbie przyjęć. Można zastanawiać się, dlaczego Gloria dobrowolnie zdecydowała się na przyjęcie tak szkodliwego środka. Jednak trzeba pamiętać, że człowiek, który znajduje się w ekstremalnej sytuacji i widzi, że żadne dotychczasowe rozwiązania nie działają, jest w stanie chwytać się nawet tych bardzo ryzykownych, które dają choć cień nadziei. Wiadomo, że ze względu na stan zdrowia kobieta bez wątpienia przez większość czasu, jeśli nie cały czas, cierpiała. Prawdopodobnie dowiedziała się od kogoś o substancji zwanej także DMSO, która sama w sobie jest naturalnym środkiem stosowanym przy wielu dolegliwościach. Ma swoje zastosowanie w zwalczaniu stanów zapalnych i bólowych. Może pomagać m.in. w łagodzeniu objawów artrytyzmu czy innych chorób związanych ze zwyrodnieniami stawów.
W całkowicie naturalnej postaci występuje w niektórych codziennych produktach żywnościowych, np. kawie czy mleku, ale tylko w bardzo niewielkich ilościach. I to właśnie jest kluczowe. W niewielkich ilościach nie jest szkodliwy, ale też nie jest najbardziej skuteczny. Naukowcy zorientowali się, że użycie większej ilości jest niebezpieczne i zostało to zakazane, ale kiedyś stosowano go do leczenia poważnych schorzeń, m.in. raka. Śledztwo wykazało, że kobieta wysmarowała nim całe ciało i to właśnie to spowodowało tę tłustą, oleistą powłokę. Dodatkowo użytkownicy środka twierdzą, że ma on czosnkowy zapach i to właśnie on był wyczuwalny przez osoby, które leczyły Glorię. Kobieta zrobiła więc domowy środek na ból, pozyskując go z rozpuszczalnika używanego jako odtłuszczacz. Niewydolność nerek i blokada moczu u Glorii spowodowała wzrost stężenia DMSO w organizmie. Następnie, gdy na oddziale podany został jej tlen, związek przekształcił się w dimetylosulfon. Związek, który krystalizuje w temperaturze pokojowej, więc to właśnie jego cząsteczki były widoczne w pobranej próbce krwi. Podczas defibrylacji wstrząsy elektryczne przekształciły DMSO2 w siarczan dimetylu, czyli DMSO4. Ten z kolei jest esterem dimetylowym kwasu siarkowego i jest wysoce toksyczny. To właśnie jego wydzielanie najprawdopodobniej spowodowało pierwsze dolegliwości wśród personelu medycznego. Ta teoria została później potwierdzona przez biuro koronera Riverside i opublikowana w czasopiśmie Forensic Science International, chociaż pozostaje kontrowersyjna. Cały czas jest przedmiotem debat w środowisku naukowym. Gloria Ramirez została ostatecznie pochowana 20 kwietnia 1994 roku, czyli 2 miesiące po śmierci, na cmentarzu Hollywood Memorial Park w Riverside. W tym czasie teorię o siarczaniu dimetylu powszechnie uznano za prawdziwą, choć wiele osób, łącznie z rodziną kobiety, nie zgadza się z nią. Te przypuszczenia nigdy nie będą mogły zostać potwierdzone ani obalone, ponieważ wytworzony gaz powstaje bardzo szybko, ale także równie błyskawicznie się ulatnia, dlatego nie było mowy o wykryciu go na przykład podczas autopsji. Bez niepodważalnych dowodów to pozostaje tylko teorią, ale trzeba przyznać, że bardzo przekonującą, ponieważ taką, która wyjaśnia naprawdę praktycznie wszystko. Sprawa Glorii wydaje się być rozwiązana, jednak zastanawiające pozostaje, dlaczego do takiej sytuacji doszło tylko raz w historii, albo przynajmniej tylko raz na taką skalę, skoro było to po prostu użycie powszechnie dostępnego środka w niewłaściwy sposób, w połączeniu ze standardowymi praktykami resuscytacji w szpitalu, to dlaczego nie słyszy się o tym znacznie częściej? Z tego właśnie powodu w sprawie pojawiły się także teorie twierdzące, że Gloria rzeczywiście była toksyczną kobietą, że była radioaktywna, jednak takie stwierdzenia są krzywdzące dla rodziny. I rzeczywiście, członkowie rodziny Ramirez wyrazili swoje niezadowolenie ze sposobu, w jaki sprawa ich krewnej jest przedstawiana w mediach, dlatego nie będę się dłużej rozwodzić na ten temat. Historia Glorii jest tak niesamowita, że stała się inspiracją dla wielu twórców seriali kryminalnych i medycznych. Przypadek zbliżony do sprawy Glorii został przedstawiony m.in. w odcinkach programów z Archiwum X, Chirurdzy czy Prawo i Porządek. W przypadku tego pierwszego był to odcinek numer 24 pierwszego sezonu pod tytułem Kolba Erlenmeyera i okoliczności zostały zmienione do pewnego stopnia. Bohaterem był mężczyzna, którego krew miała zielony kolor, a jego ciało emitowało toksyczny gaz. W przypadku serialu Chirurdzy był to odcinek 15 trzeciego sezonu pod tytułem Wishing and Hoping. Mimo, że obecnie sprawa tzw. toksycznej kobiety jest uznawana za rozwiązaną i wyjaśnioną, to zdążyła stać się swego rodzaju miejską legendą, która jest powtarzana, powielana i traktowana jako po prostu ciekawa, straszna historia, którą można opowiadać podczas spotkań towarzyskich. Podzielcie się proszę w komentarzach swoimi przemyśleniami na ten temat. Może słyszeliście też o innych podobnych, ciekawych przypadkach medycznych. Dajcie mi znać w komentarzach, bardzo chętnie o tym przeczytam, jak również jeśli macie propozycje, o jakich innych sprawach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!